Witam Was serdecznie w kolejnym materiale z serii Żółta Koperta i w dniu dzisiejszym mam dla Was przesyłkę. Znowu z tej promocji za kilka złotych możesz kupić sobie jakiś produkt. Tu są produkty za około 9 zł, ale chyba też jest jeden albo dwa za złotych 13 zł. Jeżeli jesteście ciekawi, ile dana rzecz kosztowała, może dodam to w trakcie montażu, albo napiszę po prostu w komentarzu. Dobra, to co, mamy tutaj 4 rzeczy w tym momencie, bo to troszkę inna promocja niż ta ostatnio. I zobaczmy, co tutaj mamy, choć się spodziewam. Dobra, chwila dla Chińczyka. 12 seconds later. Chwila dla Chińczyka minęła, pokazałem adresik, bo od razu nagrywam to jak zawsze, aby ewentualną reklamację w zrobić, jakby trzeba było. Dobra. Ok. Co my tu mamy? Mamy plecak. Jezu, jak to jest beznadziejnie zapakowane. Głośnik Bluetooth. Co jeszcze tam jest? Latarka na głowę. I uwaga, uwaga. Zegarek. Zegarek, Bluetooth, latarka na głowę i plecak. Od czego zaczynamy? Może tego chyba najmniej ciekawego, czyli plecak, chiński plecak dla Polaka. Dobra, będzie mój synek miał plecak albo córka. Suma summarum, taka ala saszetka. Taka ala saszetka, tylko w formie plecaka. Jestem ciekaw, jak będzie to na mnie wyglądało. Powiem szczerze, szału nie ma. Będzie trzeba go odpowiednio ocenić u Chińczyka. No ale kosztował mnie chyba 9 zł, więc czekajcie, sprawdzę na sobie, jak to prawidłnie się nosi, chyba do przodu. W sumie źle nie wygląda na mnie. Nie zobaczycie, bo to się chyba z przodu nosi, a nie z tyłu. Tak mi się wydaje. Tak pod cycem. Raczej ja bym tak to nosił. No nie wiem. Zobaczę potem siebie w lustrze. Ale przy mojej posturze muszę dać maksymalnie w dół. Tutaj maksymalnie w dół, aby to jakkolwiek się na mnie prezentowało. Jakość wykonania tragiczna. Wiem coś o tym. Widzę po jakości paska, po jakości materiału, po jakości tego karabinczyka, a raczej może nie, raczej nawet nie karabinczyka, tylko ściągacza. No nie wygląda to za dobrze. No ale czego spodziewać się za złotych parę. W ogóle Chińczyk źle to zszył, tak na moje oko. Jest to źle zszyte. Dobra, plecak jak plecak, idźmy dalej. Dobra, weźmy może drugą rzecz, która nie jest dla Was zbytnio pasjonująca, czyli ten zegarek. Przyznam się, że tamto ostatni zegarek cały czas leży po prostu na biurku, ani razu go nie ubrałem, ale powiem Wam szczerze, że ten o wyglądowo nawet mi się podoba. Zmieniam sobie jeszcze tą folię. Jak na 8 zł, bo tyle on mnie kosztował chyba. No wyłaź, złaź folio. O jest, to jest taka osłonka. No jest, zeszło. No, jak za 8 zł. W sumie 9 może. Co my tu mamy? Mamy podświetlenie. Czekajcie, czy on w ogóle działa? Stopper. Mode. Jest zegarek. Jest kalendarz. Jest 3 PM. Tu będzie chyba może miesiąc nawet. Nawet podświetlenie ma. Super, zegarek mi się podoba. Jutro sobie go ubiorę, tylko sobie go ustawię. Dobra, głośnik Bluetooth. Głośnik Bluetooth, prawdopodobnie tutaj mamy magnes, nie? Nie ma magnesu. Czy jest naładowany?
Czekajcie, czekajcie, tu jest włącznik. Naładowany, nawet głośny. Posłuchajcie. Ok, słuchajcie, jego nie będę sprawdzał, recenzował. Jeżeli coś się ciekawi, nagram może osobny odcinek o tym głośniku. Powiem tylko jedno. Strasznie lekki, więc pewnie zrobimy pokaż kotku, co mam, co masz w środku i nagram osobny odcinek w tym głośniku. Głośnik jak głośnik, 8 zł kosztował. Wydaje dźwięki. Dobra, to mnie ciekawi. To mnie chyba kosztowało 13 zł. Tobie kosztowało 13 zł. I mamy tak. Mamy pasek na główkę. Mamy latarę, kabel, przewód. Mamy możliwość ładowania. Mamy, jak widzicie, tutaj dość pokaźną diodę Power LED. Tu mamy dodatkowo jeszcze diodkę. I teraz tak, tu się wkłada akumulator 18650 i można go ładować bez wyciągania. Dobra, teraz działa. O Jezu, jak to... Co to jest? Czekaj, jak dam, przytrzymam drugi. Wow, ale daje. Wow! Jestem w szoku. Naprawdę daje. A to? Okej, daje też dodatkowo. Ty, ona daje naprawdę, jak na 13 zł. Nie wiem, czy... Kamera tutaj nie pokaże tego, ale... Genialnie daje. Gdzie jest mniej światła? Mruganie, wyłączenie. Tu tak samo, mamy kilka... Wow. Daje. No. Jestem w szoku. Super. To mi się opłacało. To mi się opłacało kupić. Jestem ciekaw, czy... Czy wejdzie tutaj ten akumulator od EverActive. To jest ten akumulator od EverActive. Czy on mi wejdzie do tej mojej latarki? Obawiam się, że może być problem, ale sprawdźmy. Czy on tu wejdzie? Wejdzie! No to znalazł już swoje miejsce. No dobra, czyli ten akumulator znalazł swoje miejsce. Będzie siedział tutaj w tej latarce. Odwrócę go sobie tylko do ładowania do góry, jakby co. Jest ładowanie do góry. Czyli on znalazł swoje miejsce. EverActive, dziękuję za akumulator. Znalazł on swoje miejsce w tej oto latarce. Super. Dobra, słuchajcie, nie będziemy przedłużali. Ezu, widzę mroczki przed oczami. Popatrzeniu się w tą latarkę. Widzę latarkę przy zamkniętych oczach. Dobra. Słuchajcie, ślicznie Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i zachęcam Was do napisania komentarza, udostępnienia i dania łapki w górę. Ja się z Wami żegnam, życząc Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie. I do następnego razu, trzymajcie się, cześć!